jestem ja. A to czterech moich losowych widzów, którzy będą mogli wygrać pieniądze w konkursie budowania. No dobra, ale na czym to polega? Każda osoba będzie musiała zbudować wylosowaną budowlę. A kto lepiej ją zbuduje ode mnie, wygrywa 100 zł. Jednak jak się domyślacie, nie będzie to wcale takie proste. Ponieważ spędziłem tysiące godzin. Kupiłem kursy w budowaniu od najlepszych budowniczych z całego świata. A tak serio, to będę po prostu cheatował. Ponieważ wcześniej przygotowałem sobie gotowe schematy tych budowli. A niektóre z nich są tak mocne, że musicie oglądać ten film do końca, żeby się tego przekonać. Jeżeli wy chcecie brać udział w takich filmach, wystarczy, że zostawicie lajka, zasubskrybujecie mój kanał i dołączycie na discord.gg/craftq. A dodatkowo dla osób, które zostawią komentarz ze swoim nickiem, będą mogli dostać 100 zł do ładowania na craftq.pl. Jednak na początku potrzebowałem osób, więc wszedłem na Discorda serwera oraz wziąłem pierwszą losową osobę. Dobra, moi drodzy, patrzcie, ile już to jest osób. 3 osoby i on był generalnie chyba pierwszy w ogóle. Zmównijmy go. Halo, jesteś? No. Chcesz brać udział w filmie? Chcesz wygrać pieniądze? Okay, to wejdź na Dupe SMP. Dobra. Informacje, które zdobyłem o nim, to uwaga. Ma na imię Sebastian, ma 12 lat i co najważniejsze, umie budować w Minecrafcie. No, podobno. Więc była to idealna osoba do tego filmu. Jednak na początku musiałem mu wytłumaczyć zasady. Dobra, słuchaj, bo ty pewnie nawet nie wiesz, co chodzi. Więc ja ci w tym momencie włączam GMA i słuchaj, tutaj masz skrzynki. Musisz wybrać jedną, wybierz jedną po prostu. No to wybieram tą, no tą. Dobra. I co jest najważniejsze? W tej skrzynce jest przedmiot, który będziemy musieli zbudować. Jakby, no, ogólnie temat, jakby tego, co będziemy musieli zbudować. Rozumiesz? Okej. Co najważniejsze, jeżeli ze mną wygrasz, wygrasz 100 zł. A jeżeli przegrasz, no to w sumie nic się nie dzieje. Więc całe plusy dla ciebie. Dobra, to jest ta skrzynka, tak? No. Dobra, raz, dwa, trzy i w niej jest, uwaga, serce. Serce. Dobra. Czyli w takim razie to jest twoje pole, to jest moje pole, te po prawej. Dobra. Nie możemy się sprawdzać. Czas start, mamy tak około 5 minut na zbudowanie serca. Życzę ci powodzenia. I tak czas się zaczął. Naszym celem było zbudowanie serca w Minecraft. Jednak mój przeciwnik nie wiedział o jednej ważnej rzeczy, że ja już miałem wcześniej przygotowany schemat. I nie musiałem totalnie nic budować. Dobra, patrzcie to. Nie są to jakieś masłinowe, że tak powiem, budowle, ponieważ nie chciałem przesadzać, wiadomo. Nie można przesadzać i się spalić od razu na początku. To jest moje serce. Tak wygląda. Wydaje mi się, że jest piękne. Jeszcze je tylko obrócimy. To zwykłe serce, całkiem w porządku. Dobra, weźmy je sobie, wklejmy. Okej, okay, może być w tym miejscu. Jest serduszko. A w tym czasie, gdy ja wkleiłem budowlę jedną komendą i miałem wszystko skończone, postanowiłem, że sprawdzę, co mojego przeciwnika. Dobra, włączmy GM3. Odmutujmy się. Jak tam ci idzie? No dobrze, na razie coś kombinuję, ale... A jakby jakieś takie serio masz doświadczenie z budowaniem, czy nie? No, kiedyś coś budowałem, ale ogólnie teraz rzadko buduję, ale myślę, że coś na pewno zrobię. Okej, no dobra. Myślę, że dasz radę, zobaczymy, jak ci pójdzie. Co najgorsze, okazało się, że moja budowla, nawet ze schematu, wygląda trochę gorzej niż jego. A przynajmniej tak mi się zdawało, ponieważ miał on jeszcze ponad 4 minuty na zbudowanie tego serca. I to mnie trochę przerażało. Ja pierdzielę. Patrzcie to, te serce, okej, może one nie będzie jakieś super, ale wydaje mi się, że on ma tyle jeszcze czasu, że jest w stanie naprawdę je fajnie zrobić. Mam zwykłego pixel arta. No nie jest to jakiś niesamowity schemat, ale no trzeba im dać trochę fory, tak? A wy pamiętajcie, że jeżeli chcecie brać udział w taki odcinka, to stawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał. No jak chcecie, to możecie kupić sobie rangę fanzenciak na CraftCube. No dzięki temu jestem w stanie robić takie filmy. Kurde, nie, no to jego serce jest mocne, nie? Kurde, dobrze ci idzie tak szczerze chyba, co? Czy nie? Wiesz co? Nie wiem. Bo ja się mega tutaj mam, kurde, próbuję zmaswinować, próbuję to jakoś wygrać, ale nie wiem czy dam radę, bo trochę się przeraziłem tego, że powiedziałeś, że ci tak dobrze, kurde, wiesz, że niby dobrze budujesz, nie? A ja to tak sobie buduję. A gramy tutaj, no, o pieniądze, tak? Strasznik lek jest, no. No jest, jest, no przyznam szczerze, jest. Dobra, mniej więcej ile jeszcze ci tam zostało? Wiesz co, mi możesz dać takie 2 minuty. Powiem wam szczerze, byłem naprawdę przerażony. Jednak była to dopiero pierwsza budowla z 5. A jeżeli chcecie zobaczyć tą wielką budowlę, to oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę rozwali wam głowę. Dobra, no kończymy, stary, kończymy. No dobra, dobra. Dobra, czas, stop. Pierwsza zaczynamy od twojej, także czekaj. Okej, okay, dobra, widzę twoją budowlę. I jest to... Co to jest? To jest serce? Serce to miało imitować taką strzały jakby w sercu. Strzały w sercu. To trochę nie wyszło niestety. No, niestety nie, chyba. Dobra, przejdźmy teraz do mojej budowli, chodź teraz do mnie. No, twoja budowla mi się jakoś nie podoba mega. Ja mam totalnie zwykłą budowlę pixel arta zwykłego. I możesz ocenić, która budowa według ciebie jest lepsza. Tak. Szczerze, nie, no nie wiem, twoja chyba. Okej, czyli ty uważasz, że moja jest lepsza, tak? No tak. No ja uważam, że moja też jest lepsza. Jest to mega zwykłe, ale okej. No dobra, ja ci w takim razie dziękuję. No niestety nie wygrywasz, ale dam ci nagrodę pocieszenia. Nie wiem, dam ci dyszkę. Dobra. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się wygrać pierwszą rundę. A wy w komentarzu napiszcie, które budowle według was były lepsze. Czy moja, czy mojego randomowego widza. Jednak nie zwalniamy wstępa, ponieważ biorę od razu następnego widza. Halo, jesteś? Gorąca Wikusia? No. Generalnie ten, chcesz brać udział w filmie? Mogę wziąć. Dobra, wejdź
na NewPSMP1. A moim następnym przeciwnikiem była gorąca Wikusia. A tak poważnie to był Igor, który miał 14 lat. Jednak czy umiał budować? Postanowiłem zadać mu te pytanie. Ej, dobra, ważna sprawa, ty umiesz budować? Dobrze, budujesz czy nie? No. Okej, no to fajnie. Wytłumaczyłem mu wszystkie zasady, a następnie przeszliśmy do losowania budowli. Tutaj masz skrzynki, możesz wylosować jedną, więc wylosuj. Którą? Dobra, tą, okej. I uwaga, budujemy logo Craft Cube'a. Więc myślę, dobra. że dasz radę. Nie możesz do mnie wchodzić, ja nie mogę do ciebie. Zacznijmy stąd, tutaj zacznij sobie i czas start. Powodzenia. Te wyzwanie było naprawdę trudne, ponieważ dla urozmaicenia postanowiłem nie robić schematu pod ten temat, więc nie mogłem tutaj cheatować. Dobra, widzowie, tu jest największy problem, jaki mam w życiu, ponieważ ja nie umiem totalnie budować, a mam zbudować logo Craft Cube'a. Czajcie to. Logocraftcube.pl. Stary, jak ja to mam zbudować? Postanowiłem podglądać mojego przeciwnika, żeby wiedzieć mniej więcej, jaki on ma zarys i pomysł na to wszystko. Okej, czy on buduje po prostu to? Dobra, nie ma co, lecimy bardzo szybko. Pochwalę się wam, moi drodzy, moimi umiejętnościami, więc dobra, po prostu na początku zbudujmy napis. Dobra, trzeba to naprawdę zrobić bardzo szybko. To chyba nie wygląda jak B, teraz bardziej. Okej, no nie wygląda to najgorzej, no mam na razie sam napis Cube. Kurde, ja pierdzielę, nikt mi nie powiedział, że będzie takie trudne. Bro, mam napis Craft Cube, okej, dobrze, dobrze się na razie zaczyna. Zobaczmy, jak idzie u niego. Dobra, to jest jakiś amator, totalny. Postanowiłem go zapytać na Discordzie, jak mu idzie. Halo, jak ci idzie? Była dobrze. No bo już za dużo czasu nie zostało, nie? Ile? No kurde, mało, nie? Nie będę ukrywał, ale zostało mało czasu. A tobie jak idzie? No ja prawie skończyłem już, nie? Dobra, no nie wygląda to jakoś najlepiej, ale jakoś wygląda. W tym momencie skończył się czas. Ej, dobra, bo jest problem, bo czas się skończył. Dobra, zaczynamy od twojej budowli, dobra? Twoja budowla, no jest słaba. Już ją widzę, że jest strasznie słaba. Co to w ogóle jest za jakiś kilo? Miał być miecz, ale trochę nie wyszło. O, to miał być miecz? No. No to widzę, że najlepszy budowniczy to ty nie jesteś. Od ilu grasz Minecrafta? Od 6 roku życia. Gratuluję. No, znaczy moja budowla też nie jest wcale najlepsza, ale jest lepsza chyba, co możemy przyznać. Nie, no, nie, moje lepsze. Stary, ale ty tylko... Za ten miecz to powinieneś zostać ban na tym serwerze i zdyskwalifikowany do kładnięcia bloków. Wymyślimy chyba słowo jakieś nowe. Do kładzenia bloków. Powinieneś mieć zakaz tutaj. Nie, no moje lepsze, zdecydowanie. Jako iż mój przeciwnik nie zgadzał się z tym, że moja budowla jest lepsza, postanowiłem, że wezwę sędziego. Dobra, w takim razie zrobimy tak. Pan Mixon, która lepsza? Zaraz się dowiemy, która budowla jest lepsza i... On mówi, że lewo? Lewo, czyli moje. Która? Co? Czy on powiedział, że twoja jest lepsza? Moje są wiele lepsze. Nie mogłem w to uwierzyć, więc zaprosiłem go na Discorda. Poczekaj, bo on chyba troluje. Dobra, ej, która budowla jest lepsza, pan Mixon? No ta... Moja. Tym mieczykiem. To jest miecz według ciebie w ogóle? No to wygląda tak jak ala miecz, no. Taki sztylet bardziej. A uważasz, że to nie jest lepsze? Nawet sam napis. Nie no, sam napis jest lepszy, tak, ale mieczyk lepszy. Znaczy mieczyk, sztylet ładnie wygląda. Czyli wolałbyś widzieć to na spawnie to niż tamto, tak? No to jest krzywe, stary, to po prawej. Się przydało dopracować. Nie wiesz. Tak przegrałem tą konkurencję. A przy okazji straciłem 100 zł. Chcesz 100 zł? Jak chcesz 100 zł? Chcesz do portfela od razu na przykład na Craft Cube, czy jakoś ten? Nie wiem, PSC jakoś? Mój przeciwnik wybrał, że będzie chciał 100 zł pieniędzy w karda, więc mu to wypłaciłem. Widzowie, żeby nie było, akceptuję płatność, a wy nie wiem. Możecie kupić srangę na Craft Cube, albo mnie wesprzeć na YouTubie po prostu. Lub zostawić lajka i subskrypcję, będzie mi mega miło. Dobra, halo, jesteś? No. Dobra, wysyłam ci kod, masz. Dzięki! Wow. Spoko, stary, nie ma problemu. Dobra, na razie. Trzymaj. A następną osobą będzie Super Moteka, czyli ziomek o imieniu Olek, który ma 12 lat i kiedyś był budowniczym. Takim profesjonalnym, przynajmniej tak mi powiedział. Więc tak jak wcześniejszym graczom, wytłumaczyłem mu zasady i przeszedłem do losowania. Dobra, sprawa wygląda tak. Wybierz skrzynkę, musisz jedną wybrać, w której jest przedmiot, który będziemy musieli zbudować jakby wokół tego tematu. Środkowa. Dobra, środkowa, okej. I uwaga, co w niej jest? Pig Spawn Egg, czyli świnia. Musisz zbudować świnię. Dobra. No to w takim razie czas start, no masz na to 5 minut. Powodzenia, dobra. Ci życzę. Tak, czas wystartował. A ja na szczęście nie musiałem się w ogóle o to martwić, ponieważ miałem wcześniej przygotowany schemat. Dobra, widzowie, boję się tylko, że go źle wkleję. Więc oby wszystko poszło mega dobrze. Dobra, jest schemat, jest zarąbisty schemat. Taka świnka, widzowie. Rotate 180 tylko trzeba zrobić. Dajmy undo. Okej, spróbujmy ją wkleić w tym miejscu, pastę. Okej, jest naprawdę całkiem fajnie. Tylko jeszcze trochę tutaj może. Dobra. Widzowie, jak oceniacie tą świnkę? Możecie napisać oczywiście w komentarzu. Musimy tutaj wszystkie dowody na to, że to może być oszukane. Dobra, chyba nie ma żadnych dowodów. Nie, no jest piękna, widzowie. Oby wygrał, no bo kurde, jak następne 100 zł stracę, to ja zbankrutuję, no. Sprawdźmy, co robi mój przeciwnik, od czego zaczyna. Jak tam, masz już jakiś zarys, czy nie? Powiem ci tak, mini to nigdy nie umiem budować. No bo no jesteś profesjonalnym budowniczym, tak? Ja zwykle to budowałem spawny. No to szkoda. Profesjonalny budowniczy. Profesjonalny budowniczy w Minecraft. Buduje świnie. I daje w nie, na niej, ja nie wiem, możesz w niej się położyć, bo dały w niej łóżko. Niesamowite.
po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Po około 2 minutach poszedłem sprawdzić, jak idzie mojemu przeciwnikowi. Tak, temu profesjonalnemu budowniczemu. A wy nie zwolnicie o tym, żeby oglądać ten film do końca, ponieważ ostatnia budowla rozwali wam łeb. Dobra, jak mu idzie? Weźmy się odnotujmy. Halo? No jak ci idzie ta świnka, bo powoli zaraz będziemy kończyć, nie? Właśnie widzę, no powiem tak, jest to ty robię i myślę, że będzie gotowo. Okej, no ja powiem ci tak, ja też studiowałem budownictwo, więc w miarę szybko umiem to ogarniać, te budowle i tak dalej, więc jestem ciekawy, jak ci pójdzie, no ja już wykańczam, tak powiem. Po w twoje budowle na odcinkach. Ej, no ja jestem ciekawy twojej budowli w takim razie, no, jeżeli taki cwaniak z ciebie. No dobra. A nie profesjonalny budowniczy. Uwaga, czas stop, ponieważ minął już określony czas, jestem ciekawy, jak mu poszło. Jeżeli wy jesteście ciekawi, zostawcie lajka i ja się już odmotowuję. Dobra, stop jest, stary. Ja już powiem ci szczerze, mega spocony jestem, ale udało mi się skończyć jakimś cudem. Myślę, że jesteśmy w stanie zacząć od mojej budowli na początku, więc zapraszam cię do mnie. Dobra, już idę. Jestem ciekawy, jak ją oceniasz. No jest to taka świnia, statua taka świni. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. No mogłem jeszcze więcej zrobić, ale to trochę czas ograniczony i no. Co sądzisz? Ja widziałem na necie. Jak ją widziałeś na necie? Nie wiem, widziałem ją chyba na necie. Mój kolega zbudował ją totalnie taką samą kiedyś. Nie wiem, nie wiem co ci chodzi, stary. Jak mi to udowodnisz, to okej. Okay. Nie chcę cię brać teraz na serwer, gdzie to jest, ale... A no możesz mi streama zrobić z niej? Z tego serwera? Czy jest ta świnia? Czy to jest uruchomiony? Poczekaj, jest problem. Okazało się naprawdę duży problem. Ponieważ okazało się, że ten budowniczy gdzieś już widział tą świnię i podobno była gdzieś na jego serwerze kolegi. Dokładnie identyczna. No i co masz? Nie, dobra, dawaj na moją stronę. No dobra, ale czyli co, nie masz tej świni? Dobra, idę sprawdzać twoją. No chyba nie musimy tu nic mówić. Nie wiem, czy ci powiedziałem, ale miałeś 100 zł do wygrania. No, jakbyś wygrał ze mną. No niestety nie wygrałeś. Znaczy, no chyba, że uważasz, że to jest dobra świnia, nie? To jest dobra świnia. Dobra, czyli jednogłośnie, no dajemy mi punkt, tak? Dobra, w takim razie, no wybacz mi, stary. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś chociaż. Dobrze. No najważniejsze, jest dobra zabawa. Dobra, to trzymaj się w takim razie, cześć. Tak udało mi się wygrać z profesjonalnym budowniczym. A co najważniejsze, zatrzymałem 100 w portfelu. A następną osobą, która zmierzy się ze mną w konkursie budowania, będzie Krzyś. No właśnie, jest to 8-letni Krzyś, który chciał po prostu ze mną nagrać film. A wybrałem go po prostu totalnie randomowo z kilkudziesięciu ludzi. Jednak z tego, co mówił, podobno dobrze buduje. Jednak jestem przekonany, że nie będzie w stanie mnie pokonać. Więc powiedzmy sobie z góry, jeżeli nawet przegra, to dam mu 100 zł do ładowania na craftcube.pl. A teraz poznajcie Krzysia. Cześć, jesteś? No, jestem. Dobra, słuchaj, a ty subskrybujesz mnie w ogóle, czy nie? Oczywiście. To się cieszę. Słuchaj, masz tu dwie skrzynki, musisz jedną z nich wybrać. Prawą. Prawą, dobra, super. W prawej skrzynce jest łódka. Co to oznacza? Że musisz zbudować łódź. Wielką łódź, może być jacht, może być cokolwiek. Po lewej stronie ja ci dam w tym momencie game moda i będziesz miał na to określony czas. Czas start, możesz już zaczynać generalnie. A no właśnie, ale pewnie zastanawiacie się, co jest w tej ostatniej skrzyni. Niestety Krzyś nie wybrał za dobrze, ponieważ musiał się podjąć budowy. A jak się domyślacie, w skrzynce, którą mógł jeszcze wybrać, był bon na 100 zł. Serio, aż dziwne, że dopiero teraz ktoś to wylosował. Dobra, moi drodzy, pokażę wam moją budowlę. Tylko że jeżeli wy ją zobaczycie, to się po prostu na mnie obrazicie, bo gram z 8-latkiem w tym momencie i cheatuję. Rozumiecie to? Jestem upadkiem człowieka, no ale jest jak jest. Dobra, pastę, wkleimy to na razie tutaj, żeby nie dzieć mniej więcej, co wymiary. No, no trochę mi już jest żalnie, Krzysia. No będę szczery, nie? Ja pierdzielę, no patrzcie to. No. To jest, widzowie, normalnie łódź, nie? To jest jacht walony po prostu, ze środkiem zrobiony. No Krzyś mi nawet to nie uwierzy totalnie raczej, ale po prostu jestem mega ciekawy jego reakcji. Dajmy to może jakoś w końcu dobrze. A, i teraz za nisko. Ale niech będzie tak. To jest dramat, nie? Po prostu to jest dramat. No nie uwierzy mi w to, no ale trudno, nie o to chodzi. Jestem ciekawy po prostu jego reakcji. Więc połączyłem się z Krzysiem, żeby sprawdzić, jak tam u niego. Halo, Krzysiu, jesteś? Jestem. Jesteś? No i co tam, jak tam ci idzie? Bardziej dobrze, Okej, no dobra, no jestem ciekawy, jak ci pójdzie. Liczę, że bardzo dobrze, bo nie powiedziałem ci jednej ważnej rzeczy. Jakiej? Jeżeli wygrasz ze mną, dostaniesz 100 zł. Naprawdę? No, i co o tym sądzisz? Odebrałam mi mowę. Aha, odebrałam ci mowę. A ty jak grasz długo na CraftCube, albo ogólnie oglądasz mnie, czy coś? No, oglądam to patrzę na YouTube, a nie po prostu, a nie na CraftCube to... Poczekaj, wolniej, bo trochę nie rozumiem, bo no, od początku. I na CraftCube to niedawno zacząłem grać, no bo... Ogólnie to Minecrafta dużo nie grałem i jak się grałem, to grałem trochę w CraftCube'a, ale też niedługo, ale teraz zacząłem dużo grać właśnie ostatnio. Okay. Ale stworzyłem nowe konto, bo zapomniałam tego hasła. A oglądasz mnie? No tak, oczywiście. To się cieszę mega. Dobra, jak tam ci idzie w ogóle budowa, bo ja się to trochę, powiem ci szczerze, pocenię. To
a mi to się też lecie spociły, to jest jawno. Redzy się spociły? No, no dawaj, no jak tam te? Ile jeszcze potrzebujesz czasu jakby? No już 2 minuty 3. Dobra, dobra, to jak coś to ten. Boże, to jest tak żal tego Krzysia. Jest mi tak żal go. Jak słyszę, jak on mówi w ogóle, że redzy mu się spociły. I ja mu powiedziałem o tym, że on może wygrać 100 zł i nie wygra tego 100 zł. Bo zobaczę tą budowlę, to jest po prostu żal, nie? Ale powiem wam szczerze, że ta jego budowla to jakby będzie miała sens, wydaje mi się. Jakby wcale nie będzie taka zła. Myślę, że będzie na pewno gorsza. Patrzcie tutaj dodał obraz, no kurde. Ja pierdzielę, jak on to w ogóle. Nie, no zarąbiście on to robi. Tak szczerze, naprawdę zarąbiście. Patrzcie to, dowalone, bez kitu. No moje nie jest wcale takie dobre, nie? Bo naprawdę chwili czas się zakończył. A ja byłem mega ciekawy, czym Krzyś mnie zaskoczył. Halo, jesteś? Jestem. No chyba już kończymy powoli, co? No gdzieś można w sumie. A uważasz, że jest fajna twoja łódź? Myślisz, że wygrasz ze mną, czy nie? No nie wiem, możliwe. Dobra, to zaczynamy od twojej budowli, to ja przychodzę do ciebie. Uwaga, okej. Okay. No jest tutaj obraz. Fajnie, fajnie to wygląda. Okej, okay, tu też skrzynka, tu coś. Co to jest? Do kierowania. A, okej, okay, że stern, dobra, czaję. No dobra, Krzysiu, to teraz pójdź zobaczyć moją budowlę i oceń, czy wygrałem, czy nie. Nie, to niemożliwe. Jak to? To jest takie ogromne. No normalnie, to sam zbudowałem przed chwilą. Nie, niemożliwe. Ja bym to 10 lat robił przynajmniej. No jak to 10 lat? No że zrobiłem to normalnie teraz. Jakbym ja to robił, to już bym dorósł. To jest ogromne. Co? Robiłbyś to tak długo, aż byś dorósł? No tak, to jest ogromne. Tam jest pokoje się nawet. No. Ty wygrałeś lecie, moim zdaniem. To no. Jest większe i ładniejsze w sumie. No to dzięki. No dobra, to skoro wygrałem, to super. Ale ci też dobrze poszło. Tak, próbowałem coś tam. Tak. Nie no, Krzysiu, wiesz, że cheatowałem, nie? Serio? A co, nie wiedziałeś, że cheatuję? Myślisz, że to sobie zbudowałem? No tak, widziałem, oczywiście. A, dobra, po prostu zrobimy tak, że ja ci dam 100 do portfela i będziesz mógł sobie kupić tu jakieś rangi na serwerze. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w tym momencie dostajesz 100 i mam nadzieję, że ci się wyzwanie podobało. No, podobało się oczywiście. No, trzymaj się, Krzysiu. Dziękuję. Na razie. Pozdrawiam każdego. Pozdrawiam. Pa, ojojoj. Pa, pa. Boże, nigdy w życiu nie spotkałem milszego dzieciaka, nie? Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i wbijajcie na craftq.pl, bo naprawdę warto.